Halo, halo, zbiórka. Dobra, zbiórka już jest? Zbiórka. To już jest to? Tak. To już jest to? Ja jestem zestresowana, ale nie mogę się doczekać. O. Dobra, weźcie każdy po kartce. A nie rzucamy rzutkami w mapę? Nie. Podpiszcie się na kartce i napiszcie jakie miejsce i oddajcie kartki mi. Jak napiszę super seksowny chłopak i bardzo przystojny jednocześnie, to będziesz wiedział o kogo chodzi. Pomyli ze mną. A dobra, to dopiszę jeszcze inteligentny, żebyś wiedziała o kogo chodzi. Hania wygrywa 100 zł! Pierwsze wspólne wakacje, co oznacza Polacy za granicą. O kurde, tylko niedługie skarpetki i sandały. O tak! I klapki. Ja chcę tylko powiedzieć, że ja z Wiką jesteśmy bardzo bezproblemowi na lotnisku, ale za to... A to ta para, to są za tym, ja, że obydwoje byli sprawdzani. Tutaj zostawiona butelka wody dwulitrowa w torbie. Po czym, jak kazał mu rzucić do ten, to nie, napije się i dostali opiem. Nie, wrzucił i wyjął z kosza. Żeby się napić. Ja mówię, to dwa razy. Ale ja mówię, zostaw mu. A nie wziął, wyjął i pan od razu, o ja, co to? Ale patrzcie to. Thank you. Ej, mogłeś pogłaskać go. Ale świetnie. To jest najsłodsza rzecz, jaką dzisiaj zobaczyłam poza waszymi twarzami. Zastawiło drogę na przykład, albo podłożyło nogę. Wydumiłby się, myślisz? Nie, myślę, że to działa jak odkurzacz. Żeby się odbił od ciebie. Żeby się zatrzymał. Spróbujmy. Ej, patrzcie, świeży wygląda na tym jak ten aktor, jeden do jednego z... Narni. Nie, nie z Narni. Ten. Milary. Co jest grane? Ej, ja w ogóle mam pewną teorię, że ty nie jesteś Polakiem tak naprawdę. I'm fucking British. How you doing? Want some bottled water? Martek, robisz za darmo taniec na rurce? Za darmo? Nie no, za 5 tych, ale musisz tam mówić chłopaków, jak nie no, musisz to nie wyjść kapieczynek. Ej chłopaki, tańczymy na rurze, zanim jak wszyscy wyjdą. 3, 4. Ale ładnie zatańczy! Tak się uczyliście! To tak się uczyli. Tak się zarabia pieniądze łatwo, kochani. Dobra, Bartek, proszę bardzo. Ja bym to za darmo zrobiła. Ej, patrzcie, idzie machana, ja za darmo to zrobić. Dobra, może mam jechać. Nie! Dobranoc, Polska! Bubuś, nagraj przebitkę, jak będą zamykane drzwi, jak będziemy odlatywać, to nagraj, dobra? Ale stań tu, tu po stronie działa. Pod światełko, no nie wyjdzie, nie wyjdzie. Kochani, dolecieliśmy na Majorkę! Na nowej ziemi! To jest Bartek, patrz z lotu, jak kar! Patrz to, to są lamusy, to są lamusy, chodź po górze. Mam historię co do takich platform podwożących. Sznurówkę mi pieprzyła. Ja przerażona, zaczyna mi coraz mocniej wciągać but. Myślę, no nie no, po stopie, po nodze. No i jakiś Niemiec podbiega, taki Arnold Schwarzenegger. Szajse! Wyciąga tu sznurówkę. I tak właśnie ocalił moją stopę. Powiem wam, czuję się jakbym nie był w Polsce. Wiem co jest tam, jak wjeżdżają walizki. Jest tam jest pan. Skąd jest? No chodź, zajrzyjmy tam do niego. Chodź. Właśnie, wrzuca. Jak się ciekawiliście, to po prostu pan wrzuca. Boj, mamy wszyscy bagaże i teraz lecimy odebrać auta! To jest pierwsze auto, które się tu pokaże, to jest moje auto w przyszłości. Na razie są skutery, to się nie liczy, bo to powiedziałem auto. O, mordo! Uuu, tam! Gratulacje pierwszego auta, szczerze powiedziawszy. Patryk w ogóle teraz odbiera to auto, nie wiem czy wy wiecie, widziałem. Kobieta, która się teraz pojawi, jest moje. O, tak! O, to samo! Jezus, dzięki Karol! Dziękuję! A to jest moje zastępcze! Ja do swojego! Siadam obok! Mogę prowadzić? Dobra, bardzo, zrobić to przyjemność. Oficjalne przekazanie. A jakie jest tam? Widzieliście? O, jest. Ale bestia, co? No. Duże walizki, mały bagażnik równa się duży problem. Próbujemy zrobić Tetrisa, żeby się pomieściły te rzeczy. Cienko to widzę, już bardziej ta. Idealnie. Mam dla was paczkę. Mam coś zrobić. Do widzenia. To nie moje. O, udało się. Pół godzinki jazdy, pół godzinki dla słoninki. Bardzo przyjemnej jazdy. Czas na reakcję. Dobra, już można patrzeć tu. Dobra.
Ej, mają zakopanego kubki. Tutaj mamy grilla wielkiego. Wow! Wow! Alkozarny węgiel. Wow! Prosiaka tutaj ubić go tutaj w nie! Wyobraźcie sobie, że rano tutaj na sienogo przychodzisz tutaj, a tu już Bartek Kubicki z kawką rano. I ktoś tak. Tak. Ale marzenie, co wam? Przychodzisz, a tam Bartek z kawką. Chcesz może kawkę? Bez koszulki. Ała! Jakie jak tu jest konfi, jest łazienka prywatna. Ej. A jaka mozaika tu jest? Na górę! No nie, to z domu. Ej, ale super, tutaj mamy łazieneczkę. Taka jest sama jak na dole. Czuwajcie ten pokój, koniecznie, dawajcie. I wyobraźcie sobie, że jakby ten pokój to nie jest wszystko. Tu jest jeszcze kolejne pomieszczenie. Jak to? Co? Jezus, wiedziałam o tym, a i tak się wystraszyłam. Bez kitu. Postęp wskakuje! O, fajna taka chłodna, ale kto wskakuje? Jak to jest ładnie! Ale będziemy się tu opalać i smażyć! Przepraszam, ale tu jest jakby luksusowo. Wow! Ej! Nie spodziewałem się, to jest ej, w ogóle... Ej, tu chlorem. Tak. Dobra, mamy imprezownię. Zabieramy swoje rzeczy, wybraliśmy też pokoje, każdy jest zadowolony i widzimy się jutro. Witamy was bardzo serdecznie w drugim dniu naszego wyjazdu. Reszta jeszcze śpi jest. I myślę, że to był ciężki poranek dla niektórych z nas, bo w ogóle nasze pokoje mają takie małe okienka. Ale nie to. Chciałam wam pokazać, jak tu pięknie jest rano. Bo wczoraj w ogóle nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, jak to jest pięknie. Wszyscy jesteś śpią, a ja chcę spełnić marzenie Fazli. I znaleźliśmy taką oldschoolową maszynę. Są do niej filterki. Mam też kawę. Ej, mam nadzieję, że to nie jest kawa rozpuszczalna. Rozpuszczalna. Cukier! Jest to cukier! A w kapsułkach? Nie! Ja walę! Może gdzieś tu będzie? Właśnie rozglądałem się za kawą, ale nie ma! Ej, patrz, to w Polsce są takie szafki, że są na górze, tutaj nie ma żadnej szafki. Lubią otwarte wszystko, tu gary na wierzchu. Tam talerze, no. Talerze i wszystkie przyrządy do jedzenia na wierzchu. Dziwne strasznie. Patrz tu, stary. Chłopie, dokładnie. Podaj mi cezak. O. To? Tak, tak. Dzięki. Randomowo na ścianie wisi. Za telewizorem jest, tam go zostawiałem ostatnio. I jako, że reszta domowników jeszcze śpimy z Fausti, jako ranne ptaszki postanowiliśmy, że zwiedzimy troszkę okolice. Przyjedziemy się autkiem, a przy okazji zahaczymy może o jakieś fajne miejsce, sklep albo coś. Ponoć tutaj nie za bardzo gadają po angielsku, dlatego postaramy się... Ableles. To ty będziesz mówić, bo ja nawet nie wiedziałem jak powiedzieć, że coś chcę powiedzieć. Patrzcie, jak w ogóle ktoś zaparkował mega blisko, szanuję, potraficie tak blisko zaparkować, że aż zetknąć z drugim autem. Ogólnie jedziemy dzisiaj do stolicy Majorki, nagrywać inny fajny odcinek, także koniecznie zostawcie suba, no żeby wiadomo, śledzić na bieżąco. Znaleźliśmy coś w ogóle? Widać na kamerze. Dobra, Fausti, ściągasz pomans. No dobra, pomasz. No, czekaj, dobra. Zawsze z lewa. Złapałaś jakąś? No, mam jedną. Tylko czekaj, bo zaraz rozerwę bluzeczkę. Oj. Dobra, let's see. Ale to była misja. Co jest grane? Ale z zewnątrz wyglądała... Ale trochę... Spleśniała chyba jest, wiecie? Jeszcze nie dojrzała. Mega kwaśna. Dokupiliśmy kawę normalną. Patrzcie, jaka tu jest akcja. Działa. Jestem trochę w szoku, szczerze powiedziawszy. No i to się będzie robiło tam pół godzinki, ale jest dużo wody. Dzisiaj nie mieliśmy w planach jakiegoś super wczesnego wstawania, więc jest, słuchajcie, 14:30 i przed nagraniem kolejnego odcinka, czyli bingo, wybraliśmy się na wspólny rodzinny obiadek tuż przed siestą. Jesteśmy w hiszpańskiej restauracji, zamówiliśmy hiszpańskie jedzonko i zaraz będziemy wszyscy szamać. A co jeżeli to jest majorkowa restauracja, a nie hiszpańska? No. I czemu kłamić widzów, bo jeszcze nie zamówiliśmy? Ja zamówiłem, jak was nie było? Nie była pani. Czemu mnie wgopujesz? Jest, o Jezu, podwójny klas, podwójny blef. To jest moja pierwsza ośmiornica w życiu. Siup! Dobre. O, pewnie, że dobre. Nie pamiętam, kiedy ostatnio jadłem tak pyszną rybkę. A ja jestem niezadowolony, bo pomylili nam zamówienie, dziewczyny nie dostały sałatki, my taki nie dostaliśmy... My nie dostaliśmy. Nasze piękne panie zapłaciły za nasz obiad. Ej, nie mów. Obstawiacie w komentarzach ile? 9 osób. Właśnie nie było tak dużo jedzenia, szczerze powiedziawszy. Dużo. W ogóle słuchajcie, dzisiaj urodziny ma nasz operator Kubuś, który jest z nami na wyjeździe i postanowiliśmy mu zrobić taką malutką niespodziankę. Szkoda, że ci nie było tutaj sekundy wcześniej, miało się wszystko już zapalone i Ala zdmuchła zapałkę. Co ty gadasz? Zrobiłaś tak?
No. Nie, no teraz to pomaga. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Teraz! Mamy życzenie! Życzenie! Takie jakieś fajne. Fakt, że mogę tu z wami być, to jest najlepszy prezent. Najlepsza opera, na wszystkie najlepsze. Dziękuję. Dzięki widzowie, że mogę tu być. Wszystkiego najlepszego, Kubuś, wszystkiego dobrego. Dzień dobry, wieczór Polsko! Na Majorce. Chcę powiedzieć, że dzisiaj się jaram, bo zawsze jak byłem na wakacjach była jedna rzecz, którą zawsze chciałem zrobić i nigdy jej nie mogłem znaleźć. I to jest flyfish. I to jest taki materac, na którym się leży i on cię ciągnie motorówką i latasz w powietrzu tak z 2-3 metry, 4, 5, 8 metrów nad ziemią. I jak wpadniesz, to bardzo boli, ale jest to bardzo ekstremalne. Ogólnie brzmi jak mój koszmar. Ale to już zobaczycie na filmie Ekstremalne Sporty. Nie wiem jak się nazywa jeszcze ten film. Musicie subskrybować ten kanał, żeby wiedzieć czy wleciał czy nie, więc let's go. Ale jestem podekscytowany. W ogóle dla mnie zawsze jak jest ten moment, gdzie wchodzi się na plażę, jest taki magia. Mi się kojarzy z Kołobrzegiem zawsze ten moment. Jest ten materac, jest patrz, jest. Jest wszystko, Jacek na to wszystko. Teraz. Boję się go. Z jaką prędkością to jeździ? Nie wiem, mam nadzieję, że milion na godzinę. Więc tego nie zobaczycie tutaj, a my się widzimy jak skorzystamy z wszystkich atrakcji. Tak jest. Piratów! Patrz jaki statek wystaje! Ej, ale przyszli, robią syf! Piraci, piraci! Ej, jakie to jest! Ej, wygląda to pięknie! Też Roberto mówię w ogóle szalenie! Piraci nie zawiedli nas! Ja tego nie zjem w ogóle, patrz! To jest większy niż moja głowa! A ja to chciałam jeść sama ze siebie! O kurde balans! To w zmywarce wczoraj było! Ja wrzucałam zespołowe jedzenie. Czeknie. Ja pakowałam zmywarkę, więc ja też to będę sprzątał. Ej, ja wczoraj pakowałam zmywarkę. Ja przez wczoraj otwierałem okno. Ja. Bardzo mi przykro, Patryk, ale ty przepakowujesz zmywarkę. Dobra. Zobaczcie, takie koszuleczki ładne. Historia tych koszulek, nigdy nie zrozumiecie jej ogólnie. Byliśmy wczoraj po ciężkich nagrywkach, gdzie później nikomu się nigdy nie chciało iść. Poszliśmy ostatecznie do klubu z okazji urodziny. Silni. I Kuba miał też urodziny, także 100 lat. 100 lat, nie żyje, żyje nam. No i wczoraj biliśmy milion! Więc tak. Mieliśmy naprawdę powody do imprezowania. Mamy milion na YouTubie! Happy birthday! A historia koszulek jest taka. Na wejściu było one drink and one present. I okazało się, że prezentem są takie koszulki. Kuba dostał z okazji urodzin jeszcze ręcznik. Obiecaliśmy sobie, że dzisiaj na śniadanie trzeba przyjść w koszulce. Breakfast, cool, morning. Chyba tylko ja nie wziąłem. Przepraszam was, jakby teraz mi głupio, ale jednocześnie nie żałuję. Let's go! Uff, dupę ty! Kolejna deska! A tu kolejna deska. Po śniadanku wspólnym, po opalanku, po skakaniu do basenu postanowiliśmy, że wybierzemy się na dziką plażę. Natalka zna miejsce, które powiedziała, że jak tutaj pracowała, to często przyjeżdżała po pracy, żeby sobie poodpoczywać. Yeah! Powiem dwa słowa. Baby topless. Ja mam odżulenie na baby topless. Bartek L. Żeby każdy wiedział, kto jest twoim chłopakiem, Hania. Yeah! Hello there! Fajnie, no. Robimy to. Wbijajcie na Instagramy, zobaczcie foty. Fajnie tutaj jest! Wszyscy jesteśmy wymęczeni, ale zakończymy ten piękny dzień grillem! Montaż już rozpala grilla. I tu proszę wkleić fire pęgiem. Wymontażyści. O, ale ciepło mordo, czujesz to? Zadymiło trochę. Fausty nie jest naturalny, bo bierze sterydy. Fausty bierze sterydy? Tak, biorę sterydy, słuchajcie.
jest taki mały sneak peek tego, że Fausti za niedługo w Fame. W ogóle opowiedz, Hania, co tu masz? Uznałam, że zrobię fajitę, ale sobie zdałam sprawę z tego, że fajita jest chyba meksykańska, nie hiszpańska. Nie wiem, czy fajita jest nawet grillowanym daniem, ale zrobimy to, bo fajnie jest. A ja zrobiłam jedną wielką michę, sałatki greckie. Ja to też zabawne, bo jesteśmy w Hiszpanii. Więc mamy tutaj multi-culti kolację. A ja robię masło czosnkowe i grilla rozpaliłem też. O, ale rozpalony grill. Widać go? Tak. Co tam podjadasz? Ja? Ja? Nie. Co robisz, Fausti? Właśnie jutro jest dla mnie mega wyjątkowy dzień, ponieważ startuje mój kanał, a że jesteśmy akurat na wyjeździe, no to mamy tutaj dość słaby internet i troszkę się stresuję. I właśnie jestem w trakcie wysyłania filmów do Beatki, moich starych, które właśnie możecie widzieć już prawdopodobnie na kanale Gen Z, a raczej na pewno, bo jak my wrócimy z tego wyjazdu, to ten film już będzie. Także no, możecie wpadać na mój kanał, pierwszy raz to mówię na filmie. Chciałabym wam zaprezentować moją pierwszą fajitę. Nie wiem, jak wyszło. Zostawię, o może tutaj teścik. Mhm. Ej, jest git! Olo, uwielbiam! Przepyszne! Weź to, weź to! Zwierzę, niech to weźmie! Jezus! To skacze, to skacze! To jest jak konik pory! To skacze jeszcze? Zmykaj od mojego łososia, chamie! Zwierzę, weź to, bo ty się znasz na tym, lubisz! O, to mnie znasz! To skacze! Już, odczekam! Słuchamy właśnie bitów od Clearminda, ponieważ zastanawiamy się nad zrobieniem swojej kolejnej nuty z okazji miliona! Chcemy, a zastanawiamy się, jakiego bitu użyć. Zróbmy tu nowy tekę. Tak. Mamy milion i co teraz? Czekamy na kolejne. Bo nie wystarcza nam. Tak, nazwijmy tą nutę odklejka. Ej, to jest ten sam bit, słuchajcie tego. Potem się zaczyna. Pytasz, co stanie się z domem? Rusza wciąż całą noc, nie mam czasu na sen. Nawet jeśli to błąd, jutro jest nowy dzień. Dziś tańczę. To jest klubowa, to nie możemy, skipujemy. Ale to czego my szukamy w tym Grąc bez mocy. Myślę, że coś jeśli pokaże się nam coś, to będziemy wiedzieć, czego szukamy. Małe, jacie, róża, róża, lupa, ej! Serio, szybko! Sto! No, 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 no! Ktoś kupił sobie! Ale to nie to! Ej, trzeba nawinąć na nutce, że ktoś nam kupił suby po prostu. To musi być to. Słuchajcie, mamy dzień piąty. Wczoraj mieliśmy nagrać dwa odcinki, ale wszyscy tak wolno się zbierali. Nie nagraliśmy tych dwóch odcinków, za to dzisiaj mieliśmy wstać rano. I słuchajcie, no cisza na naszej willi, nic się nie dzieje, dlatego postanowiliśmy z Kubusiem, że bierzemy pistolet na wodę i idziemy budzić pierwszą osobę. Dzień dobry. Wstał pan czy nie? Tak. No prawie wstał, nie, no nie mam serca, nie mam serca. Z łóżka. Nie, ja myślę, że to są osoby, które bardziej zasłużyły na takie lanko. Dobra, Bartuś, to wstajesz, ja ci przydaję tutaj mały pistolecik i idziemy budzić. Tak, bardzo chętnie. Widzicie, że zaczynamy od dołu. To jest Patryk Zwick. Myślę, że tak. Ja bezsenną noc, więc ja się boję, jaka będzie jej reakcja. Myślę, że będzie bardzo, bardzo zła. Wstajemy! Wstaliście na pewno? Ja wstałam. A czy Patryk wstał? Nie. O kurde! Ja się skończyłam! Ja się skończyłam, że wstałam! Minuta 20 właśnie, za późno! Wstajemy! Wstajemy! Chcecie strzelić na targę? Nie, na targę nie! Ja się fajnie nie chcę tego robić. Nie mam serca, to tak nie zrobię. Słyszę was. Taki był plan. Ładę mnie spałam do czwartej. O, Fausti, musisz wstać. Ej, słuchajcie, chciałem nam powiedzieć, że mamy już komplet odcinków nagranych z wyjazdu. It's a wrap. Zameczki. Słuchajcie, Fausti wraca i właśnie wielką gratulujmy założenia. Niej żyje, żyje nam. 100 lat, niech żyje nam, niech żyje nam. Więc teraz wszyscy wchodzą do Fausti na kanał, zostawiamy subskrypcję. Druga bardzo za twój kanał. Jesteście mega kochani, bardzo wam dziękuję. Gratulacje Fausti. Fausti już się nie podoba jej film, że płacze, cholera. Dokładnie tak jest, no, niesamowite uczucie, jakby wow. Kolejne Backs Up Gen Z, au! Rok temu bym nie pomyślała, że w ogóle jakby będę tu, gdzie jestem i że otworzę w ogóle swój kanał na nowo. A teraz siedzę w przepięknej Majorce z cudownymi ludźmi i na dodatek
Robię to, co chcę. Patryk stara. Tak. Kocham was, widzowie. Czy może być słodziej? Czekajcie, bo mnie jedno zastanawia, co ty masz na sobie, byczko? O Jezus, no słuchajcie, niestety, bądź stety, zapraszamy was na odcinek, który nagraliśmy tutaj z butelki na zadania. Wyzwania powalone. Na zadanie było, ubierz się tak, jak masz ochotę. Tak, i ja po prostu stwierdziłem malorca. Yeah. Majorka Bojczyko, głapo! Wchodzę sobie, klikam suba. A tu 103 tysiące. Najlepsze jest to, że ja właśnie przed sekundą oglądałam mój film od nowa i czytałam jednocześnie komentarze, ale w ogóle nie wierzę w to, dziękuję! Minęły 3 godziny od dodania filmu, nie? Hit, naprawdę nie spodziewałam się, że ten film będzie miał taki dobry odbiór, dziękuję! Uuuu, dzień dobry, jesteśmy na łódce. Na katamaranie. Dzisiaj spędzamy dzień na wodzie, będziemy skakać do wody, tak jest. Pływać. Bart coś musi pójść i poprosić, żeby włączyli tutaj holiday. Jej. O Boże. Boże, mogę wyskoczyć, wolę utonąć. Nie lubisz piosenek jazz? Nie no, to by był cringe chyba. Ale każdy by się cieszył, bo jakaś nowa nuta, poznaliby, co to jest fajna piosenka. Patryk, skaczesz? Tak, nie wiem, czy chce się moczyć. Dobra, ja na pokażę. Jak dobrze, że rozpęd wzięła. Łap mnie jak coś. Ej, faktycznie jest wysoko. Teraz jesteśmy na zakupy, ponieważ dzisiaj pierwszy raz będziemy robili pizzę. A my dzisiaj z Fausty jesteśmy twins. Oh yeah. Patrzcie na to. Ojej. Oh yeah. Proszę bardzo, proszę państwa, palimy w piecu wszystkich od razu Włochów i wszystkich znawców od pizzy. Po prostu przestańcie, okej? Okay? My sobie po prostu palimy, rozpalamy i będziemy tu wsadzać pizzę, jak się nagrzeje, tak? What the fuck? Ej, ja się boję, co tu siedzi w środku ogółem. Bitch, I touch this. Patrzcie, widzowie, co robię dla was. Łapka w górę dla Natalii za poświęcenie. Proszę bardzo. To jest rana wojenna. To musi ogólnie, widziałem, na samouczku pan mówi, że to ma muskać górę pieca. Ciasno. Dobra, podpała jeszcze. Robimy ciasto na pizzę. Jakby nie jesteśmy do końca w tym dobre, więc zobaczymy, czy nam wyjdzie, czy nam nie wyjdzie. No, mamy poprzeczkę wysoko postawioną, bo Bartek rozpalił piec, co nie było łatwe, więc... No nie da się tu ręki włożyć, bo jest ciepło. No cieplej niż w piekarniku. Myślę, że mamy tutaj spokojnie 500 stopni. Tutaj robimy sobie miejsce na pizzę, żeby ją położyć. Ona będzie pięknie grzana od spodu i od góry. Słyszysz? Co za dźwięk, no? To jest gorąco. Teraz... Zasubskrybuj kanał, Genzi. No i teraz zobaczymy, czy w kuchni dziewczyny dobrą robotę wykonały. Patrz, jak na pięknie. Gdzie kucharek 6, tam jedzenie średnie. Ja się stresuję, bo najcięższe zadanie spoczywa na mnie. Kurde, balans. Uwaga, proszę państwa, wdupiamy pizzę do pieca. Tam mniej więcej, nie? Co? Excuse me? Co się stało? Nic, idealnie ją wrzuciłem. Perfekcjonizm się stał. Pięknie, Bartek. Ile teraz się piecze taką pizzę, ty? To wygląda, jakby już było dobre, ale jeszcze nie jest pewnie. Ale to się zaraz spali ogółem. O nie, nie, to nie tak. Tak się to robi, w pizzeriach tak robię, widziałem. Szczerze? Ja nie wierzyłem w to na samym początku. A to wygląda tak dobrze. Ja w dupia. Wow. Wow. Jak to wygląda. Co jest, kurde? To nie jest zakalec? Nie. Ej, dowalone, ej, mamy już jedną pizzę! Ja jestem w szoku, co tu się zadziało. Idę z kolejną! Za mało słone, no. I od spodu jest trochę sadza. Ale ogólnie bardzo dobra pizza zrobiona wspólnymi siłami. Jestem bardzo z nas dumny. Mamy dzisiaj ostatnie śniadanko i dosłownie za 10 godzin, 11, mamy lot do Polski. Jesteśmy bardzo smutni, nie chcemy wracać. Postanowiliśmy, że jeszcze ten ostatni połóweczkę dnia spożytkujemy na wyjazd w góry. Patryk z Wiką zostali w miasteczku u podnóży tej góry. Kolejne wspomnienie, które ich ominie ze względu na stan brzucha. Co to jest w ogóle? Mati, co to znaczy? To jest jakiś stary aparat. Tu musicie nagrywać. Ej, nie spodziewałam się, że będzie morze. Nie, nie, piłam kawy w takiej restauracji z takim widokiem. Co jest grane? Kolejny punkt widokowy! Wow, ale tu już słychać, że będzie echo. Ziobro!
Tak jak obiecaliśmy, tak też się stało i kończymy ten wyjazd przez tankiem na Lodzika. O kurde, ile ja hajsu wyciągnąłem, a to na, nie chciałem się... Ej, Patryk stawia, wiecie? A wiecie, że czekolada się tutaj pisze przez X? Znam tak dobrze Patryka, że wiem, że weźmie te same smaki lodów co ja. Cookies i Snickers, no chyba, że jest jeszcze Kinder Bueno, więc... Patryk! Jaki smak lodów bierzesz? Sorbetowe. A czemu? No bo mi chce smaki. A gdybyś nie miał sorbetowych, to jakie byś jadł? Kinderowe i Snickersowe. No ja to tak dobrze nie znam. Jest koniec niestety, kochani. Nie ma już nic. Zatrzymaliśmy się. Jedziemy do Polski i idziemy spać. Zatrzymaliśmy się w tym samym miejscu, w którym odbieraliśmy samochód, więc to oficjalnie, tak jak Wika mówiła, koniec. To jest koniec. Przyjechaliśmy na lotnisko, bo już uciekamy z Malorcy. To już jest koniec. Nie, już nie mogę, nie już to jest nic. Czwarty raz dzisiaj. Ala i Natalia mają nas dosyć, ewidentnie mają nas dosyć. Idź się już. Pa, mamo. Pa. Ale ja nie wyjmuję i się zgubię. A tym lepiej, jak się tu widzę. Aha! Nagrałem to, widzowie, widzicie, jaka Natalka sexy manager jest, bitch. Natalka, ale przecież wiesz, że my tak dla zabawy. A teraz, gdzie mam iść, bo ja się zgubię sam. Chcieliśmy wam bardzo podziękować, że byliście z nami na tym wyjeździe. Możecie pisać w komentarzach, że chcecie więcej, bo my też chcemy. I podziękować też, że to dzięki wam byliśmy na takim wspaniałym wyjeździe. Bo subskrybujecie kanał. I was bardzo kochamy. Widzimy się już jutro. Pa, pa.